Ohejo, witam w kolejnym odcinku z Nioha, gdzie dalej zwiedzamy tą piękną, demoniczną wersję Sekigahary, gdzie tutaj nasz wielki, szkieletowy przyjaciel odwala szajs. Dobra, w każdym razie wyczyściłem sobie część tego terenu znowu, żeby po prostu na spokojnie spróbować zrobić podejście do drugiej połowy. Trochę zmarnowałem eliksirów na tym ninjo Jokim z Kurisegamą, no ale trudno. Dobra, tutaj generalnie chyba w stanie. No właśnie. Cześć. Okej. Okay. Się strasznie broni tą naginatą. No właśnie, nie mogę wykonać sekwencji ciosów. Ty kutasie! My też się zbostujemy chwilowo. Ojej. Dobra. No chodź. Okej. Okay. Wojownik zachodu. Dwa elementy zbroi, okej. Okay. I teraz tak. Tutaj jest ten nasz znajomy, na którym ostatnio zginąłem, z tego co pamiętam. Tylko najpierw chcę właśnie tobą się zająć. Nie przeszkadzaj mi tu. Okej. Okay. Czy ja mogę wejść tu spokojnie bez. A, bo już kolejny się triggeruje. Moment. Odzyskajmy Amrizę, tak, bo próbowałem po prostu przebiec tą lokację, żeby znaleźć kolejną kapliczkę, ale trochę mi nie wyszło. Więc uznałem, że zrobię to na spokojnie. Ciebie odeślemy do chramu. Tu otworzymy. No i po co mi to wejście na górę tutaj? Kurwa. Dobra. Te, może wypatrzę, gdzie jest kapliczka. Bo Lucia mówiła, że gdzieś tu jest kolejna kapliczka. Ona jest po drugiej stronie mapy, jak znajdujesz. Tam? Musisz zrobić koło takie, nie? Ona jest za tym Onderyokim, co zrobiłeś. O. Bardzo kawałek. Czekaj, tu jest Onderyoki. Był. No. Ogólnie polecam iść po łuku. Jak będziesz szła po łuku, polecam iść po zewnętrznym łuku, jakby po lokacji, czy czyli tędy. Znaczy, ale w kierunku tego, nie? Kapliczki z tym, że nie możesz iść tam w północy, nie? To jakby tą stronę Onderyokiego, nie? Ha. Znaczy tak, bo to jest problem, ponieważ tu mamy zarówno demona dużego, mamy jeżdżące kółko i mamy samuraja, który wstaje z martwych, znaczy z tego grobu. Ja bym chciała to tak sprowokować, żeby on stał jednocześnie, żeby się... Moment. Żeby to gówno... Okej, okay, może być i tak.
To chodź ty najpierw. Taś, taś, tu. Tu mówię. Taś, taś. Może być i tak? Czemu go w ogóle nie trafiłam? Okej. No, no, no. Strasznie głupio z twojej strony to było. Kurwa mać! To ja wrócę do was jak znowu przyjdę do tą arenę, bo nie ma sensu wam tego pokazywać po raz kolejny. Dobra, fuck off. Okej, jesteśmy z powrotem tutaj. Ogólnie plus taki, że tym razem nie straciłem tak głupio eliksirów jak wcześniej, więc teraz zobaczmy. A, najpierw ty, zapomniałem jeszcze o tobie. Sorry. To się załatwi szybko. Okej. Teraz pytanie, który pierwszy się pojawi? Ty, chodź. No chodź. Taś, taś. Uf. Okej. Spokojnie. Okej. Okay. O! Eliksir z niego zdobyłam. Dobra, świetnie. Lecimy dalej na starcie z kolejnym. Wrogiem tutaj. No, pojaw się. O! Dobra. Będę ich tutaj wyciągała, bo tutaj jest więcej miejsca, więc... jest trochę lepiej. No chodź gościu z kataną. Okej. Ojeju, dobra, moment, lecimy do tego gówna. Które... o! Nie, tam nie zdejmę tego niestety. Co za kutas. Okej. Okej. Jak już wziąłem go w serię, to padł szybko na szczęście. Dobra, lecimy do kolejnego tego gówna. Bo tak,
Albo inaczej, chodźmy na górę na chwilę. Chodźmy na chwilę na górę, bo czuję, że ty będziesz mi przeszkadzać. Ciebie się pozbądźmy. Pozbawiłbym się tego gówna też. Ale to gówno raczej nie będzie chciało dać się pozbyć. Ha! A wiecie co? Zmieńmy... Zmieńmy trochę nasze wyposażenie może. Weźmy Kurisa Gamę którąś. Ja przypadkiem chyba Valiantą poprzednią Kurisa Gamę, której używałam. Papara pa 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 pa. Weźmy ją. Spróbujmy sobie zawalczyć z tym naszym tutaj znajomym. Cześć. Okej. To było strasznie do dupy. Tak strasznie. Łe? Proszę bardzo, co to było? Dobra. Możemy chyba się przejść tutaj. Tutaj pamiętam, że... No właśnie. Okej. Dobra, w takim razie dalej tutaj. Coś stało. O, cześć. No, hello. I tu... Robimy to. No właśnie, i to oczyściło te wszystkie miejsca, cały ten teren. Ojeju. Ojeju, ojeju. Ała. Ran, kurwa mać. Z
znowu oczyszczanie tej lokacji. Nie masz jej przebiec? Nie, bo ginę wtedy, bo jest za dużo goni osób. Ale nie masz tego jutsu biegu tej sali? Nie. Myślę, że na pewno jakbyś przebiegł do lokacji. Poza tym musiałabym wiedzieć, gdzie biegnę, a nie wiem, gdzie biegnę. Nie znam tej lokacji. Okej, jesteśmy z powrotem tu mniej więcej, gdzie zginęła, więc teraz spokojniej. Starajmy się powybijać tych tutaj. Nie wiem, co ja zrobiłem przed chwilą, ale dobra. A, ten bus mi blokował ciosy trochę. Się zastanawiałem, co jest nie tak. Dobra, ty wstań. Wyjdź tutaj, no chodź. A i przy okazji zauważyłem w końcu, gdzie jest kapliczka, jest tutaj. Więc jestem już blisko. Dosyć. Przydałoby się, żeby wrócić po moją Amritę. Aha, czyli umarłem to szkoła kapliczki. Okej. Good to know. I mamy awans. Drugim poziom duszy. Okej. Tu mam świętą wodę. Tu nie ma nic specjalnego. Się mogę przejść jeszcze. Tylko po co? Ha. Dobra, chodźmy na poszukiwanie kolejnego. Ty sobie wstań. Chodź tu. Dobra. Sprowokujmy ciebie. No. Błąd. Ojeju, dobra. Okej, rozumiem, że chciał on już umrzeć bardzo. Czy któryś z tych tu będzie wstawać? Tak. No, wstań. Ała, 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 nie bij, zostaw mnie. Ała, jaki on... Okej. Nie podajesz mi się, wiesz? No kurwa, czemu on ma w dupie moje ataki?
Przemyślmy to. Co za kutas? Ała! Zabił mnie kuta z włócznią. Z wódą mi. Dobra, nie będę robiła teraz już cięcia, bo jesteśmy blisko. Pokonamy sobie ciebie znowu. Dobra, zmarnowałem jeszcze dwie arteczki za dużo na ciebie. Dobra. I chodźmy jeszcze raz na tego naszego przyjaciela tutaj. No. Dobra, muszę go bardzo na dystans trzymać, bo na blisko ma za dużo ataków. Oła, nie lubię jak przeciwnik ma kompletnie wyjebane na to, że go atakuje. No kurwa, czemu masz wyjebane na moje ataki? Nie lubię tego. Dobra, moment, może tak zróbmy. Czy mogę go ominąć? To jest ważne pytanie. Czy mogę go ominąć? Co ty tu robisz? Co? A, wiem, dobra. Jasne. Yeah.
W sumie teraz całą mapę jechałem na katanach, ale tu był gość z Zidą i chciałem go próbować kontrolować z Zidą, ale on jest zbyt kutasem, więc spróbuję go obejść. Okej, udało się. O kurwa. Cześć. Bardzo pomysł. Chciałbym się zgadzać. To jest dużo, żeby wejść. Co mu się kurde stało? Zepsuł się. Stał od auta. Chciałeś mogli? Nie. Tu jestem. Co? Tam takie, takie kurwa idę sobie, nie mogę walczyć. Kurwa ciągle w wyjścia. Trafię go w głowę? No, chyba nie. Ja, wiesz, twoja amunicja nie jest taka aż potrzebna. Nie się zdecydować. A ja go bejtowałem. Okej. Okay. Nie masz kolejny samolot, panie Kamejde. Czego? Kamienia Mejty. Pewnie dużo. Bo wiesz, że mają się używać i ładować sobie żywą broń, nie? A, wiem. No to... Znacznie może z tego korzystać, bo to łatwiej ci przychodzenie lokacji. Bo jak dusze w Dysonsie są tutaj, bo już na tym jak to sprzedaje, nie? To tutaj Amerika jest cenniejsza. Okej, okay, wbijamy trzeci kolec. Okej. Okay. Rozumiem, że to jest znak, że mam wchodzić na arenę. Tak, ale jeszcze kapliczka by mi tu. Znaczy, kapliczka była tu, tam, w tamtą stronę. Powinna być gdzieś tutaj jeszcze? Ale zaraz drugą kapliczkę, tak? Drugą, tak. Okej, dobra, to z nim możesz wchodzić na bossa, bo teraz chyba nie będę się teraz z nim. Okej. Dobra, to pójdę sobie ten, począć. Jej tam zostało? Ha. Respią się, no ale... Moment. Zabiję sobie jeszcze raz go.
bo chcę Amritę na poziom. Prawie. Senti jeszcze. O, dobra. A, no to idziemy rozdać jeszcze jeden level przed walką. No i tutaj zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam do kolejnego, gdzie będzie starcie z bossem. Popatki!